Hej, przyszedł czas na mój Hot 16 Challenge 2. Dzięki nikomu za nominację. Jest trochę dłuższy niż standardowo 16 wersów, ale na usprawiedliwienie powiem, że każdy wers składa się z 16 zgłosek. Taki typowy 16-zgłoskowiec. Nie przedłużam. Lajkujcie, subujcie, a przede wszystkim wspierajcie i wpłacajcie. Często bywa w dzień pochmurny i deszczowy. Pana Lojzy do swej żony odzywa się tymi słowy: moja ukochana żono, w telewizji powiedzieli, że pogoda się poprawi już za dwa dni po niedzieli. Na te słowa pani Henia, żona pana Alojzego, patrząc w okno zapłakane, odpowiada: i co z tego? Może by tak pomknął Alojz wybrać się gdzieś nad jezioro, albo do jakiegoś lasu, możliwości mamy sporo. Wszak gnijemy w tym mieszkaniu jak kapusta w brudnym słoju, przechadzamy się jedynie tylko z kuchni do pokoju. A tymczasem droga Heniu czeka nas natury łono. Pomyśl, czy nie lepiej będzie przejście łąką umajoną, nasłuchując śpiewu ptaków, upajając się muzyką traw szumiących, szeleszczących liści drzew albo strumyków. Wolą całym swym jestestwem zapach pierwszych polnych kwiatów, z dala od betonu stali, z biegu fabryk małych kwiatów. Tu oblicze Alojzego dziwnie jakoś pojaśniało, chociaż długą mowę wstawił, jemu ciągle było mało. Błyszczeć oczy mu zaczęły, tak jak błyszczy woda w stawie, gdy bezmurny dzień słoneczko przegląda się w nim ciekawie. Usta pana Alojzego jakby w uśmiech się skrzywiły, serce żywiej bić zaczęło, aż mu ręce się spociły. Na obliczu jego blady miał pojawiać się rumieniec. Poczuł się Alojz znowu jak przed laty, jak młodzieniec, kiedy hasał pośród kwiecia, pośród listów pierwszej trawy, skory do brykania skoków, do dziecięcej tej zabawy. Przypomniały się fikołki w ciepłym słonku gdzieś na łączce, przypomniała się biedronka na różowej chłopca rączce. Alojzy zmrużył oczy tą refleksją poruszony i nie mówiąc nic cichutko zbliżył się do swojej żony, po czym jak najdelikatniej objął Henię swym ramieniem, nieświadomy absolutnie swoim dzikim uniesieniem. Trwając tak bez ruchu prawie po malutku odpływali, przestrzeń jak maleńką łódką na Alojza zamarzeń fali. Też za oknem szemrał cicha, postukując o parę. Wtem Henryka wrzask podniosła: ej Alojzy, weź tę łapę. Cóż to ci na stare lata, na amory się zebrało? Obrzuciła go spojrzeniem, jakby tego było mało. Miała pod jego adresem słać kolejne wykrzykniki, czułbyś się naprawił wannę, do piwnicy zniósł słoiki. Kran przecieka od tygodnia, śmieci wciąż nie wyniesione, a Alojzy stoi niemy, no i patrzy w żony stronę. Ogłuszony Henik krzykiem gapi się jak gnaty sroka, po czym wytarł za ukradkiem, co spłynęła mu do oka. Dalej wydał ciche tchnienie, wysłuchując Heni mowy, poszedł łatać do łazienki w wannie zawór wylewowy. A teraz nominuję Michał Wojciechowicz, Benjamin Bragg i z pewnością będzie to dla wszystkich ogromne zaskoczenie, Liliana Kupaj. Subujcie, wpłacajcie, pomagajcie.